Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was film, który myślę zaciekawi wielu z Was, ponieważ bardzo często pytacie mnie, na jakim sprzęcie gram, na jakim sprzęcie tworzę filmy, jakie mam wyposażenie, studia itd. Dzisiaj te wszystkie pytania znajdą swoją odpowiedź w tym właśnie filmie. Pokażę Wam nie tylko zawartość mojej obudowy, mojego komputera, pokażę Wam też na czym gram, czego używam do pisania recenzji, czy klawiatura, myszka, monitor, akcesoria wszelkiej maści. Zobaczycie po prostu wszystko. Tak więc będzie to oglądać, a jeśli jesteście ciekawi cen tych podzespołów, to wszystko sprawdzicie sobie w opisie filmu i zawartość komputera i akcesoria, gadżety, które tutaj posiadam. Tak więc zaczynamy. No dobrze moi drodzy, tak więc oto moje studio. Tam w lewym rogu widzicie jakieś podkładki, dużo tego testuję, więc jest sporo tego. Natomiast mam też dwie ulubione podkładki, zaraz do nich przejdziemy. Mam też stoliczki, na których nagrywam, herbatka oczywiście musi być, tam jakieś tablety. Jeden 7-calowy, drugi 10-calowy larka, który widzieliście. Następnie mamy monitor, też za chwilkę przejdziemy do tego bardziej szczegółowo. Tam jest obudowa Thermaltake Core V21 i cały mój komputer, czyli rzecz, która Was pewnie ciekawi najbardziej. Zobaczycie to bardzo szczegółowo. Natomiast widzicie też przy okazji mój sprzęt audio do nagrywania. Tutaj mam też statyw, którego używam do filmowania. To statyw firmy Manfrotto. Jeśli chodzi o nagrywanie, to większość filmów nagrałem tą kamerką Panasonic HCV520. Bardzo fajna kamerka, kosztowała 1500 zł ponad 2 lata temu. Teraz już sobie szukam lepszego modelu. Natomiast dzięki tej kamerce mogliście oglądać moje recenzje naprawdę dobrej jakości i z kamerki byłem naprawdę bardzo zadowolony. Teraz znajdzie nowego właściciela, a ja będę miał coś już troszeczkę wyższej półki. W tej chwili nagrywam aparatem, którym też robię zdjęcia, też aparat Panasonica. Tak więc tu macie statyw jeden, bardzo fajny, funkcjonalny, z którego filmuję. Tu macie statyw mniej funkcjonalny, chamy. Dlatego ten sprzęt jest przyczepiony na stałe jakby, ponieważ żeby go zdjąć nie ma tutaj żadnej szybko złączki, trzeba po prostu wykręcić cały element, potem odkręcić dopiero sprzęt. No i co tutaj mamy? Tascam DR05, czyli rejestrator cyfrowy, bardzo przydatna rzecz, ponieważ przechwytuje dźwięk w bardzo dobrej jakości. Używam go i do nagrywania dźwięków do filmu, w tej chwili jak widzicie nie nagrywam, dźwięk idzie prosto z aparatu. Natomiast używam go także do zgrywania sampli z testów słuchawek. Wtedy bardzo fajnie to wychodzi, bez żadnych zbędnych szumów, które na przykład czasem generuje karta dźwiękowa na płycie głównej. No i mamy też mikrofonik, niewielki, ale dający radę, czyli Rode SmartLav Plus, właśnie w połączeniu z tym Tascamem. Świetnie się sprawdza, konieczna była też przejściówka odpowiednia, żeby to ze sobą działało. Tak więc do obudowy wracamy za chwilkę, natomiast to Was też zaciekawi. Więc na pewno jesteście ciekawi, jakiej klawiatury używam, więc uwaga, obecnie znalazłem swój ideał. Jest to klawiatura mechaniczna firmy SteelSeries Apex M800, czyli ten mechanik, którego widzieliście na kanale o dość cichych przełącznikach mechanicznych, o niskim skoku i o świetnym podświetleniu o wielu różnych trybach działania. Jak widzicie, mam tutaj reaktywne ustawione, czyli jak przyciskam, to się zmienia kolor. Z klawiaturki jestem mega zadowolony i polecam wszystkim, pomimo bardzo wysokiej ceny tego urządzenia. Więc to jest klawiaturka. Teraz mamy monitor, moi drodzy. Jest to monitor Yama ProLight GB2488HSU, 24-calowy, 144 Hz, 1 milisekunda reakcji i matryca TN. Z monitorka również jestem bardzo zadowolony, jak widzicie ma z tyłu prowadnik, możemy go podnieść, obrócić do pivota, naprawdę się to przydaje i oczywiście matowa matryca, na innej bym nie był w stanie chyba pracować, więc fajnie, że jest taka. I teraz po kolei będę Wam pokazywał resztę sprzętu. Tutaj mamy coś takiego jak Gambia's Aegis, czyli takie 3 w 1. Nie widać tego teraz, ale z tyłu mamy aż 4 porty USB 2.0, było to w recenzji, więc możecie sobie poszukać. Mamy też funkcję właśnie wieszaka na słuchawki. Utrzymuje spokojnie słuchawki, takie nawet do 350 gramów wagi, więc bardzo spoko, a montowane jest to na taśmy 3M, czyli takie znane taśmy chociażby od kamer sportowych i innych rzeczy,
naprawdę, które mocno trzymają, ale jak chcemy to oderwać, to oderwiemy bez żadnego śladu. I trzecia funkcja, tu ma taki przepust, możemy sobie po prostu zrobić z tego mouse bungee, czyli organizer do przewodu myszki. A może zamocuję teraz aparat na statywie, ponieważ będą mi potrzebne obie ręce wolne. Dobrze, więc aparat jest już na tym statywie Manfrotto. Tak więc z tego Aegisa korzystam, bo to jest bardzo fajne, przede wszystkim jako ten wieszak na słuchawki mi się przydaje. I słuchawki gamingowe, których używam najczęściej, które najbardziej mnie urzekły, to SteelSeries 5H V3. Bardzo fajny model, bardzo wygodne słuchawki, moim zdaniem nawet mogące zjeść na śniadanie z Cyberie słynne. Są nawet wygodniejsze, mieszczą całe uszy, mają bardzo mięciutkie, wygodne pianki i zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku. Mikrofon oczywiście słaby, tak samo jak w Cyberiach, ale same słuchawki w sobie świetne. Kiedyś były drogie, teraz kosztują już sporo mniej, więc naprawdę korzystna alternatywa dla Cyberii i dla innych słuchawek gamingowych. Widzicie, matowe, ładnie wykonane i mają też jeszcze jedną ciekawą funkcję, że możemy je sobie rozłożyć na trzy kawałki. To samo możemy zrobić z drugą. Po co to jest właściwie podobno do rozkładania na podróż? Ja z tego nie korzystam osobiście, ale warto wiedzieć, że można takie coś z nimi zrobić. Cenę oczywiście sprawdzicie też w opisie filmu. Zobaczcie, wnętrza duże, fajne, super wygodne, bardzo mięciutkie. Tak więc słuchawki dla graczy bardzo polecam, pomimo że tylko stereo, dla mnie jak najbardziej się sprawdzają świetnie. Następnie tutaj mamy Rokat Apuri, czyli gadżet, którego używam już no, chyba prawie 2 lata, półtora roku na pewno, czyli też mouse bungee, organizer przewodu myszki, ale poza tym też aktywny hub USB, jest podłączony USB do kompa i przewodem bezpośrednio do prądu, dzięki czemu mamy wysokie natężenie prądu, możemy podłączyć 4 urządzenia, mamy 4 porty, więc świetna rzecz. Można tutaj bez problemu nawet sobie ładować telefony, tablety, jako że jest aktywny, nie ma żadnych spadków napięcia. Możemy z tym po prostu cuda robić. Przy okazji też świetnie wygląda taki skorpionik i bardzo dobrze trzyma się blatu. I obecnie moja ulubiona myszka, czyli Cougar 550M. Niedawno widzieliście recenzję. Myszka świetna, wygodna, precyzyjna o sensorze optycznym. Przede wszystkim też bardzo, bardzo wygodna i wykonana ze świetnej jakości materiałów. Pamiętajcie, jakby jesteście ciekawi, poszukajcie sobie recenzji na kanale, jest wyszukiwarka, więc bardzo łatwo znaleźć. Albo w playliście z myszkami również. I na podkładce Tesoro Aegis wersja X3, czyli taka prawie największa. Podkładka bardzo gładka, typu Speed, zapewniająca świetny ślizg myszki. I przede wszystkim też ciekawie wyglądająca, obszywane brzegi, czyli bardzo trwała. Co może być na minus, że przyczepność do blatu jest taka sobie, jak gramy dynamicznie, może się przesuwać. Ja tego nie lubię, ale za jakość tej podkładki po prostu ją uwielbiam. No i mój ulubieniec z ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli Rapu V900. Mam tą mychę już naprawdę długo. Jest po prostu genialna, nie potrafię się z nią rozstać. Przede wszystkim świetny kształt, bardzo dobry sensor firmy Rapu. Genialna jakość wykonania i po prostu myszka świetna w każdym calu. Też fajne podświetlenie tutaj dodaje nam uroku i tak, moi drodzy, ona wygląda. Naprawdę natestowałem się tych myszek sporo, a jest to jedna z najbardziej genialnych myszek, jakie kiedykolwiek miałem. I Rapu V900 akurat sobie stacjonuje na fajnej podkładce od Hamy, troszeczkę mniejsza, jest to podkładka Urage Low Sense, podkładka, która już się trzyma blatu o wiele lepiej. Natomiast no, jest troszeczkę mniejsza, też jest dobrze wykonana, jest gruba i mamy też obszywane brzegi, więc trwałość przede wszystkim. Bardzo fajna podkładeczka. Teraz tutaj widzicie gadżet, który szczególnie przydawał mi się podczas upałów, który mnie tutaj bardzo fajnie chłodził. Jest to wentylatorek firmy Arctic. Jak widać zresztą, troszeczkę zakurzony, bo cały czas tutaj pracuję, a nie mam kiedy tego przyczyścić. Zbieram się dla Was nad jakąś mini prezentacją tego wentylatorka. Może będzie czas, jak będę miał parę dni wolnego. Natomiast generalnie jest to wentylator z regulacją obrotów, jak widzicie, z wyłącznikiem. Poświetlany włącznik i 4 porty USB. Też można zrobić z niego aktywny, ale na pasywnym, na samym USB działa tragicznie. Po prostu podłączymy dwa urządzenia czasem i gubi totalnie napięcie. Tak więc pod tym względem się nie sprawdza, ale chłodzi fajnie i jest cichy. Tak więc to można oddać. Kolejna rzecz widzicie tutaj. To jest urządzenie, przy pomocy którego testuję praktycznie wszystkie słuchawki, czy audio, czy gamingowe. To jest Asus Xonar Essence STU, czyli DAC i wzmacniacz słuchawkowy w jednym. Jak widzicie, bardzo fajnie wykonany, taki klasyczny wygląd. Mamy pokrętła, mamy przejściówkę. Można tu podłączyć i słuchawki na małym jacku, i na dużym, więc nie ma problemu. O małej oporności, o dużej oporności też będzie recenzja tego gadżetu obszerna.
No i po prostu bez tego nie wyobrażam sobie testowania słuchawek. Świetna rzecz, bardzo mi się przydaje. I tutaj, moi drodzy, jeszcze ulubione w tej chwili słuchawki nie gamingowe, czy słuchawki muzyczne. Przy okazji na stojaku TT Esports by Tremaltake Hyperion, na którym te słuchawki często prezentuję, robię im zdjęcia do recenzji i tak dalej. Możecie ten stojak często widywać. Może niedługo doczekam się też ładnego aluminiowego stojaka firmy Luxa 2. Wtedy będzie jeszcze bardziej elegancko. Z tyłu wysłużona już podkładka Whitera, świetna od TT, natomiast już troszkę przybrudzona. Trzymam ją do pewnego poradnika, ale to zobaczycie za jakiś czas. No i słuchawki Marshall Major, bardzo dobrze grające słuchawki audio, muzyczne, a przy okazji też świetnie wyglądające, z przewodem takim zwijanym, ze świetnym wtykiem, ze sprzężynką. Po prostu wygląda to wszystko bosko. Z wygodą jest przeciętnie, o tym mówiłem w recenzji, natomiast można im to wybaczyć, są to słuchawki generalnie świetne. Tak więc jeśli chodzi o biurko i okolice, to widzieliście już wszystko, wszystkie moje gadżety, to co używam. Oczywiście sprzętu przewija się tu dużo więcej, co chwilę są inne klawiatury, myszki, słuchawki, natomiast to są sprzęty, do których po testach zawsze wracam, których po prostu uwielbiam korzystać. I przechodzimy powoli już do sekcji z komputerem. Tam mamy listwę Brennerstuhla Hugo, która bardzo fajnie się sprawdza do komputera, do monitora. Mamy też miernik, który kupiłem w Castoramie kiedyś, którym jak na razie mierzę jakieś pobory monitorów, kart graficznych i innych takich rzeczy. Mam w planie zakup czegoś bardziej funkcjonalnego. Na razie jest jednak to. Aha, jeszcze Wam nie pokazałem w sumie, zanim przejdziemy do kompa, dwóch rzeczy. Sonometr firmy Voltcraft, którego używam do pomiarów dźwięku, głośności, pracy różnych urządzeń, takich jak chłodzenia, wentylatory i inne takie. Taki dość podstawowy, ale bardzo funkcjonalny. I druga rzecz, to Wam już pokazywałem w prezentacji, anemometr firmy Benetech, który mierzy po prostu przepływ powietrza, mierzy też temperaturę powietrza. Jak zwykle mam tu ciepło, 26 stopni prawie, natomiast jak były upały, miałem do 36, więc masakra, mówię Wam. Dobra klima by się przydała, ale okej. Okay. Już przechodzimy do samej obudowy. Jest to Tremaltake Core V21. Wcześniej miałem czerwonego Armora, też od Tremaltake, jak pamiętacie. Ta obudowa jest większa, pomimo że nie wydaje się jakaś dużo większa, natomiast jest bardzo pojemna w środku. Wchodzą tu takie rzeczy, o których by się Wam nie śniło. Ta obudowa przede wszystkim jest sześcianem, możemy ją dowolnie zmodyfikować, wymieniać panele, wywracać ją na drugą stronę, montować płytę albo w poziomie tak jak jest, albo w pionie, dowolnie możemy sobie to kombinować. Mamy nawet magnetyczny znaczek, jakbyśmy ją sobie postawili na boku chociażby, to przyklejamy go sobie w ten sposób i jest wszystko fajnie. Z przodu mamy duży wentylator, zobaczycie za chwilkę. Natomiast zaraz zajrzymy do środka. I ta budowa sześcienna pozwala na to, że ten panel z oknem, mamy jeden panel z oknem, dwa z siatką mesh, może być albo na górze, albo po lewej, albo po prawej, jak tam sobie chcemy, dowolnie możemy kombinować, dowoli sobie zmieniać. Przy okazji, jeśli chodzi o internet, to mam bezprzewodowy, tutaj Wi-Fi i jadę sobie na takim tepelinku z antenką. Dość podstawowa karta, ale dająca radę. Ściągamy górny panel, ściągniemy jeszcze jeden boczny i myślę, że będzie wszystko jasne. Procesora nie zobaczycie, jest to Intel Core i7-4790K, czyli najwyższa wersja i7. Zainwestowałem w nią 1500, powiem Wam, że było warto, ponieważ raz, że dużo gram, dwa, że dużo filmów renderuję, więc ta moc się przydaje naprawdę. I płyta główna jest to płyta firmy Gigabyte, czyli Gaming 5. Bardzo fajna płytka. Od razu widzicie mojego potwora, kartę graficzną. Oczywiście nie jest to taki potwór wydajności, jak testowałem ostatnio, czyli 980 Ti. Natomiast jest to 960 G1 Gaming. Jak widzicie, z chłodzeniem półpasywnym. Czyli jak nie gramy w wymagające gry, to te wentylatory się w ogóle nie kręcą. A jak się kręcą w grach, to jest i tak cicho, więc bardzo fajnie. W obudowie, jak mówiłem, jest wentylatorek z przodu duży. To jest fabrycznie. Natomiast niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem nowego wentylatora z serii Ring Tremaltake'a. 120 to jest. Wentylatory niezbyt tanie, ale bardzo fajne. Raz, że ciche. Dwa, że mają świetne podświetlenia, jak widzicie, takie nietypowe. Pamięć, tam mam 4 moduły po 2 GB DDR3, 1333 MHz. Takie standardowe good ramy. Też myślę na czymś lepszym. Na razie niestety brak kasy. No i chłodzenie Be Quiet Dark Rock TF, czyli najnowsze chłodzenie Be Quieta. Jeden wentylator tutaj, drugi jest trochę niżej i duża wieża. Jak zaraz zobaczycie, pomimo tych dwóch wentylatorów,
to moduły pamięci się mieszczą bez problemu. Jeszcze tam jest miejsce, jakby były jakieś radiatory na przykład na tych modułach, to też wejdzie. Co do kabli, trochę bałagan, nie da się tutaj za bardzo nic z tym zrobić, ponieważ nie ma tutaj ta obudowa jakoby miejsca na porządkowanie kabli, nie mamy żadnego panelu, gdzie możemy to sobie puścić. Możemy je wszystkie po prostu wrzucić w taką wnękę tutaj na dole, a co jest na dole jeszcze już Wam pokazuję. I okej, kolejny panel opadł, jak widzicie. Mam tutaj dyski SSD, 3 sztuki, Plextor starszy z serii M5S, następnie SanDisk i Plextor M6S, nowa seria. 128 GB, 120 i 128, więc nie brakuje mi dysków SSD. Jak widzicie, mamy zasilacz Be Quiet Power Zone 650, modularny, bardzo fajny. Mógłbym też zdjąć dół i Wam pokazać to wszystko od spodu, ale w tej chwili komputer pracuje, więc nie będę go wyłączać. Natomiast zobaczcie sobie, jak to jest z tym chłodzeniem, że naprawdę nad tymi pamięciami jest jeszcze sporo miejsca. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O. Tak więc spokojnie. Jak montowałem to chłodzenie, byłem przekonany, że będę musiał się pozbyć tego dolnego wentylatora. Natomiast wszystko udało się perfekcyjnie po prostu. I nie wiem, czy dojrzycie, ale tutaj jest jeszcze w środku jeden dysk twardy, standardowy, mechaniczny, 3,5 cala. Jest to 1 TB Seagate, którego w przyszłości planuję po prostu wyrzucić z komputera, zrobić sobie dysk zewnętrzny, ponieważ tam trzymam jakieś śmieci, generalnie jakieś archiwa, stare filmy i tak dalej. Już robię sobie kopie zapasowe, warto to mieć w razie czego. Natomiast najcenniejsze rzeczy typu system, programy, gry, wszystko jest na tych SSD-kach. Więc widzicie, obudowa, którą można rozmontować, kombinować, można sobie nawet jedną na drugiej postawić, zrobić stakowalne, chłodzenia wodne, wszystko tu wchodzi. Też recenzja tej obudowy jest na kanale oczywiście, więc możecie dowoli oglądać. Pamiętajcie, że ceny wszystkich sprzętów, które Wam tu pokazuję, są w opisie filmu. Możecie dokładnie sprawdzić, co ile kosztuje, co jaką ma wartość, więc zapraszam do tego. I jeszcze ostatni rzut oka na moje studio nagraniowe. Przynajmniej na razie, ponieważ planuję nagrywać w innym pomieszczeniu niedługo. No dobrze, moi drodzy, uchyliłem Wam rąbka tajemnicy, a raczej odkryłem przed Wami wszystkie karty. Wiecie już teraz dokładnie, na czym na co dzień pracuję. Mam troszeczkę planów jeszcze modyfikacyjnych. Przede wszystkim chcę się przenieść też do większego pomieszczenia, ale to za jakiś czas. Jeszcze niestety fundusze na to nie są do końca zebrane. Natomiast wtedy na pewno będziecie mogli liczyć na tak zwany unboxing pomieszczenia, czyli pokażę, jak to wygląda, co tam będą za sprzęty i tak dalej. Myślę też nad drugą platformą testową, czyli drugim komputerem, który byłby typowo do zabaw, takich jak na przykład testy obudów, chłodzeń, zasilaczy i innych takich gadżetów, po to, żeby mój komputer, nazwijmy go prywatny, był po prostu nieruszany, żeby był to komputer właśnie w tej obudowie Core V21 od Thermaltake'a, ponieważ jest mała, a bardzo fajna, dobrze chłodzona. Dlatego taki komputer byłby niewielki, a drugi zestaw byłby zestawem do rozbierania, do demontażu i montażu innych podzespołów testowych. Tak więc myślę, że warto zainwestować, ale to dopiero też za jakiś czas. Jeśli ta druga platforma powstanie, to też dokładnie zobaczycie, co to będzie. Czy będzie to platforma na Intelu, czy na AMD, jaka będzie grafika i tak dalej. Tak więc będzie ciekawie na pewno. Dobra, dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I pamiętajcie też, żeby wejść na mojego Facebooka. Dużo nowości tam wrzucam i też zaglądajcie często na kanał. Pozdrawiam Was, cześć!